znak rozpoznawczy, którego pochodzenie datuje się na jeszcze średniowiecze i na proporcje montowane na kopiach rycerskich, później na lancach lekkiej kawalerii francuskiej i polskiej z XIX wieku. Te proporczyki przetrwały bardzo długo, bo i dzisiaj na beretach żołnierze współczesnego Wojska Polskiego noszą proporczyki w barwach pułków, których tradycje kultywują. 15 Pułk Ułanów Poznańskich walczył, tak jak powiedziałem, w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie 1920 roku, w kampanii wrześniowej 1939 roku i w kampanii włoskiej 1944 roku. Koledzy, którzy prezentują się w tej chwili przed Państwem, umundurowani są i wyposażeni jak żołnierze pułku, którzy odbywali służbę wojskową w latach 30. Uzbrojenie pułku w latach 30. uzbrojenie pojedynczego żołnierza to karabinek Mauser, szabla do 39 roku, pruska szabla artyleryjska. W 39 roku rozpoczęto wymienianie tych szabel na szable polskiej produkcji oraz lance również zdobycz z okresu Powstania Wielkopolskiego, lance pruskie. Każdy żołnierz, bez względu na to, jak anachroniczne może nam się wydawać w tej chwili uzbrojenie, którym koledzy się popisują, przechodził szkolenie w jeździe konnej, które kończyło się całym panelem szkoleniowym dotyczącym właśnie użytkowania lancy i szabli. Lanca to jest słowo pochodzenia francuskiego, od francuskiego lance, czyli kopia. W XIX wieku, po rozbiorach, czyli właściwie jeszcze w momencie, kiedy trwa nam wiek XVIII, bo to jest rok 1797, kiedy Polacy docierają do Włoch i we Włoszech tworzone są legiony polskie, tam zaczęły powstawać również formacje kawaleryjskie, do których dołączali żołnierze dawnej kawalerii narodowej, którzy uczestniczyli m.in. w Powstaniu Kościuszkowskim i w wojnie obronnej konstytucji z roku 1792. Oni byli wyszkoleni w posługiwaniu się właśnie drzewkiem, czyli bronią podobną do tej, którą w tej chwili popisują się koledzy. Spotkali się z niezrozumieniem ze strony Francuzów i ze zdziwieniem, bo kiedy zaczęto organizować te polskie oddziały kawaleryjskie, sugestia była następująca ze strony Polaków. Dajcie nam drzewka. Znaczy, że co wy chcecie? No, że drzewka chcemy. No, ale po co wam drzewka jakieś? Bożonarodzeniowe, nie wiem, choinki? Nie no, słownik. Kopie. No co wy, kopie rycerskie chcecie? No co wy? No przecież nikt nie używa kopii rycerskiej. No więc od słowa do słowa udało się wytłumaczyć, jak ma wyglądać to, co nasi kawalerzyści chcą. A Francuzi nie bardzo wierzyli w skuteczność tej broni. Piękna legenda mówi, że miało się zdarzyć rzecz następująca. Mianowicie stanął sobie taki stary wiarus z naszej kawalerii narodowej, uzbrojony w tęże kopię, zrobioną na wzór polskiego drzewka. I stanął sobie naprzeciwko kilku przedstawicieli francuskiej elity jazdy kirasierów. No i okazało się, że po kilku minutach wszyscy kirasierzy leżeli na ziemi, nawet nie wiedząc za bardzo, jak się na niej znaleźli. Podobno ten pokaz, który został powtórzony podobno przed samym Napoleonem, spowodował, że Napoleon stwierdził, że ta broń, którą Polacy sobie wymyślili, to jest broń, w którą należy wyposażyć również jazdę francuską. I na rozkaz Napoleona zaczęto tworzyć oddziały lansierów, uzbrojone i umundurowane na wzór polski. Ponieważ lanca wzoru polskiego okazała się bronią bardzo dobrą, to przez cały wiek XIX uzbrajano na wzór polski i mundurowano na wzór polski oddziały formowane na wzór polski na całym świecie, łącznie z armią japońską. Dość śmiesznie wyglądali Japończycy w mundurach polskiego kroju, czapkach, rogatywkach na głowach i z polskimi lancami w dłoni. Jeszcze na początku XX wieku tego typu oddziały były powszechne w całej Europie. Również w czasie I wojny światowej kawaleria uzbrojona w lance była normą. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wyszła z użycia. I pomimo tego, że uważano ją za anachronizm i pomimo tego, że wyszła z użycia, pozostawiono ją na etapie szkolenia, wychodząc z założenia, że władanie lancą i szablą uczy prawidłowego dosiadu, uczy
prawidłowego funkcjonowania kawalerzysty na konia i wyrabia też sprawność fizyczną. W tym celu te szable pozostały, no poza tym były pięknym elementem dekoracyjnym. Pułki wyruszające w 1939 roku na wojnę pozostawiły większość lans w garnizonach lub w taborach, a pojedyncze lance, które znalazły się na froncie, to lance przysposobione jako znaki do oznaczania brodów w szwadronach pionierów czy w plutonach pionierów, specjalne lance ze specjalnymi ostrzami do rozciągania, zdejmowania drutów telefonicznych, no i lance do oznaczania miejsca postoju dowódcy z proporcją pułku. Drugim elementem uzbrojenia była szabla, której skuteczność koledzy w tej chwili Państwu demonstrują. No, wydawałoby się, że też w XX wieku szabla racji bytu nie ma i że karabin maszynowy, każdy jest w stanie tę kawalerię konną z dużej odległości zniszczyć, a szabla już nic tutaj nie poradzi. A okazuje się, że jest nieco inaczej. Relacje, które zachowały się, wskazują na to, że jedną z rzeczy, których najbardziej Niemcy bali się we wrześniu 1939 roku, to spotkanie z polską kawalerią konno. Ponieważ pułk kawalerii to jest 800, 850, 900 koni, zależnie od tego w jakim ukompletowaniu, które w galopie, idąc szwadronami rozwiniętymi, z ludźmi wrzeszczącymi, z uniesionymi szablami, robiło piorunujące wrażenie. Efekt psychologiczny był morderczy dosłownie. Te kilka szarż, które miały miejsce w czasie kampanii wrześniowej, było opisywanych... przez korespondentów wojennych jako rzecz absolutnie przerażająca. Byłem świadkiem takiego wydarzenia, które wyglądało mniej więcej w ten sposób. Kręciliśmy film dla telewizji, a kamerzysta ustawił się na środku pola i reżyser wymyślił, że no to teraz, panowie, tak pojedziecie na tą kamerę. Nas było ledwie 20 koni, nie 800, nas było 20 koni i te 20 koni w galopie ruszyło na kamerę. I w tym momencie kamerzysta rzucił kamerę i zaczął uciekać przed tymi koniami. Przy czym miał świadomość tego, że my je ominiemy. Proszę podziękować kolegom za pokaz. Zrobili kawał dobrej roboty. Ta lanca i szabla jako symbol kawaleryjskiej fantazji myślę, że pozostaną na zawsze. Koledzy z oddziału reprezentacyjnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Anów Poznańskich jeszcze z nami pozostaną, w związku z czym nie żegnamy się z nimi, a zapraszamy powoli dakowców o przygotowanie się do pokazu. Ja Państwu jeszcze kilka chwil o 15 i o wyszkoleniu kawaleryjskim opowiem. Drugi taki moment, który pokazuje efekt psychologiczny, anegdotycznie efekt psychologiczny działania kawalerii, to jest sławny spór o sens skrzydeł husarskich. Oczywiście husaria to nie wiek XX, ale to jest przykład na to, jak pewne rzeczy zmieniają się, jeżeli chodzi o sposób patrzenia. Bardzo wielu naukowców uważa, że skrzydła husarskie to jest tylko i wyłącznie element ozdobny, który nie miał żadnego znaczenia bojowego, w najmniejszym nawet stopniu nie był użyteczny i tak naprawdę to tylko fantazja tych, którzy malowali tą jazdę husarską. Nikt z nas, historyków, nie powinien uważać się za znawcę tematu bez sprawdzenia w praktyce pewnych rzeczy. W czasie kręcenia filmu Ogniem i Mieczem koledzy, którzy uczestniczyli w tym filmie, mieli okazję przeżyć kilkukrotnie dość interesujące zdarzenia, które pokazują, że te skrzydła husarskie to naprawdę jest niesamowity efekt psychologiczny i dla koni, i dla ludzi. Proszę pamiętać o tym, że husaria miała walczyć nie tylko z piechotą, ale również z jazdą. Sytuacja następująca. Nasze konie oddziałowe, przyzwyczajone do huku, ognia, skakania przez płomienie i wielu, wielu innych rzeczy, które powodowały różne stresy u koni, wydają się końmi bardzo odpornymi. Przygotowanie do kręcenia filmu. Konie w stajni na uwiązach. Facet wchodzi w zbroi, chrzęszcząc tą zbroją, ze skrzydłami na plecach. I co się stało? Konie wyszły ze stajni, pozrywawszy uwiązy. Z przerażenia. Pomimo tego, że to konie znające tych jeźdźców, znające ich zapach, wiedzące teoretycznie, że są na swoim terenie, ostrzelane, nie bojące się niczego, jak zobaczyły husarza po raz pierwszy, który przeszedł obok nich, z
stawały dęba w boksach i zrywały uwiązy ze strachu. Rzecz pierwsza. Rzecz druga. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy tych husarzy posadzonych na konie kilkudziesięciu i oni jadą w galopie.